gorąco, ciepło i nic po prostu się nie chce. Jak to nic? Mi się chce leżeć, odpoczywać i opalać. O rany, lenistwo na maksa. Dziewczyny, zorganizujcie jakąś atrakcję, no nie wiem. Pokazy skoków do wody, akrobacje, taniec. Wymyślcie coś. Ja odpadam. Tylko leżę, nie ruszam się stąd. No co ty? Ja też nie mam siły na jakieś atrakcje. Pff, za ciepło. Sorki, ja opiekuję się dziećmi. Ktoś musi się zająć naszymi młodszymi siostrzyczkami. Nie, no nuda. Bez sensu. Ja już wychodzę z basenu. Zaraz zobaczycie, wymyślę coś ciekawego dla każdej z was. Tylko faktycznie, wszędzie woda, rozłożone kocyki, ręczniki i gorący piasek. Nie, no nudy, nudy, nudy. Niby wakacje, piękna pogoda, ale laleczki LOL Surprise się nudzą. Aż tu nagle, obok naszej małej laleczki, pojawiły się dwie niespodzianki. Wow, zobaczcie na to. Zupełnie jakby spadły z nieba. Kule Orbis Wow World. Czy to oznacza, że tam w środku coś się kryje? Czy to oznacza, że to niespodzianka z zupełnie innego świata? Jupi, jupi, moje prośby zostały wysłuchane. Jupi, w końcu jakaś atrakcja. Dziewczyny mi normalnie nie uwierzą. Wiedziałam, że dzisiaj wydarzy się coś naprawdę ekstra. Ja wiem, co to są te kulki Orbis. A teraz zamiast dwóch niespodziankowych kuli mamy aż 4 kule wypełnione Orbis. No ale jak dowiedzieć się, co znajduje się w środku? Nie mogłam dłużej leżeć. Musiałam od razu przybiec zobaczyć to. To wygląda jak drogocenne kamienie. No wiecie, no dziewczyny, mi też znudziło się jakieś to opalanie. Wow, skąd ty to wytrzasnęłaś? No i miałam rację. Wiedziałam, że dziewczyny od razu przybiegną. No nie wiem, no słuchajcie, to się samo tutaj pojawiło w jakiś magiczny sposób. A ty wiesz, co to takiego? Czy to są kule, w których widać przyszłość? Czy też może kule, które spełniają marzenia? No wiecie, bo takie marzenie to ja na pewno bym miała jakieś do spełnienia i to nie jedno, a nawet więcej. Oj, wy to jesteście niemądre dziewczyny. Kule są magiczne, ale nie spełniają życzeń. Kule mają w środku niespodzianki, no ale nie mogą przewidzieć przyszłości. Poczekajcie tutaj, załatwię odrobinę wody i wszystko wam wyjaśnię. Jeszcze chwila, jeszcze momencik, sekunda i zaraz wszystkiego się dowiemy. Potrzebna nam będzie woda, mnóstwo zabawy, no i odkrywamy, co też kryje się tam w środku. Uwaga, uwaga, sięgamy po pierwszą kulę niespodziankę, może tą pierwszą z brzegu. No i widzimy mnóstwo kuleczek Orbis. Ale nie widzimy, co też kryje się tam w środku. A zapewniam was, że tam jest niezła niespodzianka. Otwieramy tutaj pokrywkę i do środka musimy nalać wody. A wy teraz patrzcie uważnie, bo kuleczki w magiczny sposób znikną. I pojawi się ta nasza niespodzianka. Uwaga, zamknę jeszcze tutaj. Zobaczcie, jaki słodki zwierzak. Żółty, ale przepięknie wygląda. Możemy nim obracać przy pomocy tego kluczyka na górze. Któż to taki? Możemy sprawdzić sobie na ulotce. Jest to żółty zwierzak z fioletowymi skrzydełkami. Kotylek! Buttercat, czyli połączenie motyla i kota. I jest tutaj napisane, że lubi sprawiać radość smacznymi przekąskami. Więc mamy małego głodomorka. Zobaczcie, on cały czas tam był schowany, tylko po prostu nie było go widać. Tak samo jest z kolejną kulą. Tam w środku również jest zwierzak. Uwaga, nalewam wody.
ona. Zamykamy tutaj, aby się woda nie wylała. I uwaga! O, jaki słodziak! Zobaczcie! Bardzo, bardzo sympatycznie wygląda. Jakie ma skrzydełka! To z kolei jest ktoś taki różowo-biały. Kto to taki różowo-biały? Błyskotka Pip! Wie, jak nadać blasku Twojej codzienności. No to słuchajcie, niezła z niej przyjaciółka. Zostały jeszcze dwie niespodziankule, bo tak one dokładnie się nazywają. Mam już tutaj kolejną porcję wody. A, wylewa się woda! No ale trudno, kochani. Mamy kogoś niebieskiego. Czy to jest jakaś myszka? Ale wygląda ekstra. Możemy nią pokręcić. Myszka ma z tyłu długi ogonek i długie wąsy. I ostatnia niespodzianka. Na wakacyjną nudę. Idealna do zabawy przy basenie, bo możemy tutaj wykorzystać wodę. Mamy figurkę różową. Wygląda jak różowy króliczek albo zajączek. Naprawdę ekstra. No to sprawdźmy na ulotce. Ten różowy to jest... słuchajcie, gdzie on tutaj się kryje? Gdzie jesteś? Hops, hopi! Czyli miałam rację, to jest zajączek. A to niebieskie to jest... myszka! Trzymać w środku takiego zwierzaka. Nie, nie róbmy tego. Dziewczyny, wyciągnijmy je ze środka. Bidulki. Masz rację. Idealny pomysł. Z wielką ochotą zajmę się tą kolorową myszką. Ojej, dziewczyny, tak wam się to spodobało? No to okej, już wyciągamy zwierzaki. No właśnie, moi drodzy, bo oprócz tego, że te pojemniki możemy napełniać wodą, również szybciutko możemy się tej wody pozbyć i mieć z powrotem taką kulę z malutkimi kuleczkami, to do tego możemy jeszcze wyciągnąć zwierzaka ze środka. Po prostu odkręcamy, delikatnie unosimy i mamy zwierzaka! Możemy go nawet z tego ściągnąć. I zaraz wam pokażę, gdzie go możemy ustawić. W bardzo fajnym miejscu. Odkręcamy tutaj ten dół. I zwierzaczek ląduje tutaj na podstawce. W takim oto miejscu. I to samo możemy zrobić teraz z każdą niespodzianką. Możecie wylewać wodę, albo możecie ją zostawić, jak tam chcecie. Wyciągamy, odrywamy zwierzaczka, teraz szczelnie zakręcamy i wyciągamy ten dół. I kolejny zwierzaczek, tym razem ten taki różowy jest już wyciągnięty. Podmieniamy kulę i dalej. Sprawdźmy teraz, jak wygląda ta myszka. A, myszka jest słodka! O, wow, zobaczcie, jak ona ekstra wygląda. Cała niebieska, z takim jakby różowym futerkiem. I tutaj z tyłu ma jeszcze długi, żółty ogon. Wow, no jest ta słodka myszka! Miałam rację, ona uwielbia kolory tak jak ja i ma również niebieską sierść, tak jak moje niebieskie włosy. Dziewczyny, od dzisiaj musimy się opiekować tymi zwierzakami, przesłodkimi i uroczymi. O rany, normalnie bosko wyglądają. Kto by się spodziewał, że można połączyć głowę kota i skrzydła motyla i z tego może wyjść
przepiękny, mały, słodki zwierzaczek. Od dzisiaj dziewczyny już nie będą się nudzić, będą się zajmować małymi zwierzakami. Subskrybujcie, lajkujcie i komentujcie. Słyszymy się już jutro w zupełnie nowym odcinku. Do usłyszenia! Pozdrawiam Was! Pa, pa!